Lech Kaczyński po cichu interweniował w sprawie wyboru arcybiskupa Wielgusa na stolicę w Warszawie. Nie pozwolił na to, żeby człowiek oskarżony wówczas o współpracę ze służbą bezpieczeństwa zaczął pełnić funkcję arcybiskupa warszawskiego. I to wszystko działo się pod stołem. Tego nie widzieliśmy w świetle fleszy. Witam Was w podcast 460. Gościem dzisiejszego odcinka jest doktor habilitowany Damian Muzek, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Damian od lat zajmuje się badaniami mediów, religii i polityki, zatem w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o tym, jaka jest dzisiaj rola religii w polityce. Zapraszam. Damian, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do tej rozmowy. Bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo. Chciałabym porozmawiać o kwestii religii i, no nie wiem, religii i kościoła, pewnie trzeba to rozdzielać jednak, dlatego że my słuchacze i słuchaczki bardzo często w komentarzach trochę nawiązują do tych kwestii związanych z religią, na kanwie różnych procesów, które zachodzą, procesów społecznych, procesów politycznych. No i w Polsce ten kontekst społeczno-polityczny jest taki, że kościół zawsze miał tę rolę dużą, zwłaszcza się o tym dużo pisze i mówi na kanwie procesu transformacji. Natomiast potem. Czyli w ostatnich 30 latach, no są takie opinie, że ta rola się bardzo zmienia i maleje. Nie wiem, czy maleje, biorąc pod uwagę, jak, jak Kościół też zmienił swoją pozycję wobec polityki. I mam do Ciebie takie pierwsze pytanie o ten związek właśnie religii, bardziej chyba niż Kościoła na razie, z polityką, dlatego że przeczytałam, przygotowując się do naszej rozmowy, ciekawy artykuł profesora Smyta ze Stanów Zjednoczonych. On bada kwestię religii, właśnie. Na kamie populizmów. Czy ty byś się zgodził z takim zdaniem? W zachodnich demokracjach partie populistyczne coraz częściej wykorzystują religijną symbolikę w sposób bardziej tożsamościowy niż religijny? Wiesz, ja myślę, że tu trzeba to rozszerzyć, bo to nie chodzi tylko o symbolikę, ale też rytuały związane z tą symboliką. Ostatnio, w zeszłym roku, bardzo nośna książka Filipa Gorskiego na temat flagi i religii, która wyszła w Stanach Zjednoczonych. Ona, ona właściwie parę lat temu, kiedy się ukazała, to tak stopniowo zyskiwała i zyskiwała na, na nośności. Przyszedł ten moment, kiedy Donald Trump zdecydował się ponownie kandydować tak ogłosił, że będzie kandydował. I zakup. Flagi i krzyża wystrzelił. To jest praca, która pokazuje, że tam nie chodzi już tylko o symbole religijne, ale z tym związane są mocne rytuały. Przychodzi ten moment, że my rzeczywiście idziemy w religię w bardzo mocny, intuicyjny sposób tak e, instrumentalnie. Czy znaczy, krzyż jest po to, żeby pod nim zwyciężać zwyciężać politycznie. I to oczywiście nie tylko krzyż, bo w zależności od kontekstu będziemy mieli do czynienia z krzyżem, z menorą, w pewnych wariantach też Czerwony Półksiężyc gdzieś tam się pojawi, ale generalnie społeczeństwa zachodnioeuropejskie, zachodnie społeczeństwa, Amery Ameryka Północna nastawiają się na to, że religia jest po to, żeby ludzi łączyć i łączyć też ich w zakresie wspólnych, orientacji politycznych, nie? Ja Zastanawiam się, wiesz, bo z jednej strony są procesy, które współistnieją, na przykład na kont w kontekście polskim, choć oczywiście nie tylko, ale w kontekst polski jest na w tym momencie najbliższy, no jednak kwestia oddalania się ludzi od kościoła, coraz więcej ludzi deklaruje, prawda, że nie praktykuje, deklarują, że są wierzący, ale nie praktykujący, więc to jest oczywiście osobny temat. Dla wielu religia ma jednak bardzo duże znaczenie, czy inaczej kwestię duchowości. I teraz okazuje się, że z jednej strony mamy proces właśnie tego odchodzenia, tak przynajmniej nie deklarowania, czy nie afiszowania się z kwestiami religijnymi, a z drugiej strony mamy bardzo dużo, tak jak mówisz, tej symboliki, tych rytuałów i, i zastanawiam się jednak, czy na kanwie kryzysu tożsamości, strachów różnej maści, na których przecież budują się populiści, to nie jest trochę instrumentalizacja tej kwestii religijności i duchowości, no bo skoro mówimy de facto o pewnych kwestiach kulturowych, w ramach których religia jest wykorzystywana, to trochę na to wygląda. Co sądzisz? Ja bym to Twoje pytanie podzielił na dwa i próbował na nie odpowiedzieć, tak jakby dotykając dwóch obszarów. Pierwszy, który wydaje mi się istotny, to jest to, co tak naprawdę Polska jest w stanie pokazać, czy też polski przypadek, w jakim stopniu jest w pewnym sensie uniwersalistyczny? Czym charakteryzujemy się my dziś, co jest, co, co odbija się echem w całym świecie? I jest kilka takich rysów, ewidentnie. A drugie to jest to pytanie o to, czy religia i populizm idą wspólnie i w których obszarach, jeśli już. No to odpowiadając na to pierwsze, myślę, że tutaj zawsze odwołuję się na swoich zajęciach, rozmawiając ze studentami, Odwołuję się do tego, że żeby przyciągnąć kogoś, kto nie jest zainteresowany tematami religijnymi, to trzeba zacząć od tego, że Polska na świecie przoduje w produkcji zniczy i produkcji niewierzącej młodzieży. Mm. To jest dla mnie bardzo dobry motyw do tego, żeby podjąć temat tego, czy ludzie mają w ogóle jakikolwiek związek z religią instytucjonalną. I ludzie młodzi, głównie ten związek, utracili. Wielu komentatorów, zwłaszcza politologów, zwraca uwagę na to, że to jest ten, ten, ta zmiana warunków gry, ten game changer, który radykalnie przewróci nam scenę polityczną w najbliższych latach. A my tutaj idziemy w, w tradycyjnych konwencjach pewnych wzorców sekularyzacji. Bogacenie się społeczeństw zachodnich powoduje też prywatyzację religii lub zanik potrzeb religijnych, ale nie zanik potrzeb związanych z duchowością. Kolejna rzecz to jest to, że w obszarach tych wspólnych, łączonych, takich jak kwestie praw kobiet, praw reprodukcyjnych, ale też praw mniejszości seksualnych, religia naprawdę ma znaczenie w tym kraju. I religia odgrywa istotną rolę, a właściwie reprezentanci poszczególnych religii, głównie dominującego Kościoła rzymskokatolickiego. Ja staram się patrzeć na to pole jako przestrzeń do współpracy instytucji religijnych albo reprezentantów tych instytucji właśnie z populistami. Chyba najtrudniej jest Zrozumieć wyborcom koalicji obywatelskiej, czy szerzej tych dwóch partii opozycyjnych, które sformowały rząd w ostatnim czasie, że tematy społeczne, kwestie społeczne, a w tym zwłaszcza zmiany kulturowe, zostały odsunięte na bok właśnie dlatego, że rola religii jest nadal rolą znaczącą. Mobilizacja wśród skrajnych reprezentantów takiej opcji walki o tradycyjne wartości. O pewien patriarchat w rodzinie, o tradycyjną rolę kobiety, ale również o twardą, sztywną definicję małżeństwa. To jest coś, co napędza populizm i zyskuje sporo poklasku, zwłaszcza tam, gdzie religia nie idzie w parze z taką tradycyjną formułą edukacji, która ma zmieniać, transformować osoby. Polska słynęła z tego, że mieliśmy sporo szkół jezuickich, dopóki nie skasowano jezuitów w czasie zaborów. I ta idea jezuicka, że przez edukację jesteśmy w stanie zmienić tkankę społeczną, ona ciągle gdzieś w nas trwa, ale ona też jest w pewnym stopniu tak rozbijana na dwie części. Z jednej strony ludzie walczą o to, żeby religia była czymś prywatnym, nieinwazyjnym w przestrzeni publicznej. I to się wiąże z różnego rodzaju akcjami edukacyjnymi, działaniami aktywistów. Z drugiej strony mamy mocną indoktrynację na religii w szkole, która jest po prostu katechezą, ale też katechezą nietrafioną. Problem polega na tym, że jakby głównie zarządzający tą strukturą biskupi polscy, biskupi kościoła Katolickiego, oni nie dopuszczają do siebie tej masakrycznej zmiany, jaka nastąpiła. Mówię masakryczna, tu nie bez kozery. Zobaczymy, naprawdę od 2018 roku produkujemy niewierzącą młodzież. I pytanie, czy wartości religijne i wartości etyczne idą w parze? Zawsze w edukacji w tym kraju one gdzieś ze sobą współgrały. Jaka wytworzy się nam przyszła młodzież? Jaki, jaki będzie też obywatel aktywny czy nie? No to jest pytanie, w jaki sposób uplasujemy w tym procesie kształcenia religię. Ty powiedziałeś bardzo ważną rzeczy kilka bardzo ważnych rzeczy, które ja sobie skrętnie gotowałam, żeby jeszcze do tego wrócić, ale nawiążę do tego, co się najbardziej w tej Twojej wypowiedzi rzuciło w oczy mi, być może naszym słuchaczom i słuchaczkom także. Mianowicie, tego, że partie próbują te kwestie, nazwijmy to światopoglądowe, no, w które wpiszmy sobie powiedzmy kwestie religii i duchowości, odsunąć na bok. Ponieważ boją się tej konfrontacji, a mam wrażenie, że boją się nie, nie, nie bez kozery, dlatego że skądinąd z badań wiemy, jak działa na siebie populizm prawicowy i jak działa na, na niego, czy w jaką interakcję wchodzi z populizmem lewicowym. Zatem, jeżeli my sobie bardzo upraszczam teraz, zderzymy narrację radykalnych, lewicowych skrzydeł. O kwestiach absolutnej liberalizacji związków małżeńskich, tak? o kwestii rozszerzania praw mniejszości, nawet nie tyle obrony, co rozszerzania praw, to to jakby natychmiast rodzi reakcję partii populistycznych, co chyba jest potwierdzeniem na to dzisiaj, że populizm no, ma ten wymiar kulturowy, prawda? więc jeżeli dążymy do tego, żeby nie było polaryzacji, no to unikamy tej dyskusji. To jest, to jest jakby recepta na to, żeby nie polaryzować między innymi. E, nie konfrontować nie, tych dwóch nie, stanowisk? Bardzo nie wiem, różnych. Czy, nie wiem, czy konfrontowanie tych bytów jest możliwe, bo ja widzę w nich różną jakość. Mimo wszystko, w szczegółach one odjeżdżają od siebie wzajemnie, są na różnych poziomach społecznych. Znaczy religia jest w stanie działać na jednostkę, ale też działać na grupy. To tradycyjne ujęcie, funkcjonalne ujęcie religii, które podkreślało zawsze, że ona jest po to, żeby ludzi scalać w określonych ideach, na przykład w stosunku do bóstwa, lub też wartości o charakterze religijno-patriotycznym, to, to jest taka religia, która przestaje działać na imaginaria młodych ludzi, a jednocześnie bardzo zapala spory w pokoleniach średnich i starszych. Więc my funkcjonujemy na dwóch płaszczyznach. Jedna, gdzie ta religia nie odgrywa żadnej roli, ale tak naprawdę poniżej powierzchni ona jest graczem w ustawianiu systemu społecznego i kształtowaniu przyszłego, przyszłego obrazu Polski. I z drugiej strony mamy też tych, dla których kwestia obecności religii to jest kwestia tożsamości. Pojawiają się głosy, są politycy, którzy twierdzą, że bez katolicyzmu nie będzie Polski. Są tacy politycy, którzy tworzą też rozbudowane narracje, nawet piszą książki na ten temat, i mają sporą rzeszę odbiorców, też nazwijmy to wyznawców, bo katolicyzm upatrują jako coś ściśle polskiego. Ja mam z tym jeden podstawowy problem. Na Śląsku, na Górnym Śląsku, zawsze mieliśmy sporą grupę polskich Luteran. I oni nie pasują do tej spójnej narracji. Więc taka narracja nie będzie miała charakteru całościowego, ona nie przyciągnie wszystkich. Ba, ta wzrastająca grupa młodzieży w ogóle nie będzie tym zainteresowana. Ja pytam moich studentów. Kto z Was ma związek z religią instytucjonalną? Chodzi mi o jakiekolwiek imaginaria, praktyki, albo regularną modlitwę i praktyki duchowe. No i tak z upływem lat z 10 z spadała liczba, powiedzmy na 10 studentów, 8, 7, 7, 5, a teraz właściwie to już nikt. I to pokazuje, że religia przestaje być atrakcyjna i że to jest ostatni moment nazwałbym to ostatnia dekada na to żeby argument religijny również w retoryce politycznej dalej rezonował i był w stanie poszerzać spory polityczne. Ale powiedziałeś jeszcze jedną interesującą bardzo rzecz, że to jest zgoda, prawda? Tutaj się zgadzamy, odnotowujemy to w badaniach, czyli ten poziom odchodzenia różnych rodzajów praktyk, ale Zarysowałeś tu w poprzedniej swojej wypowiedzi i ja wysłuchałam też jednego z Twoich wystąpień wcześniejszych, w których mówiłeś o tym, że, czy ciągnąłeś ten wątek, który tutaj zaakcentowałeś, że jednak młodzi ludzie poszukują jakiegoś aspektu duchowości. Zatem, no, jest ta potrzeba, którą zwykle daje religia, takiego poczucia wspólnotowości. Prawda? Czyli gdzieś tam, pomimo tego, że nie ma tego związku z instytucjonalizowaną religią czy kościołem, to jednak jest kwestia potrzeby jakiej, jakiejś wspólnoty, prawda? Wiesz, wspólnota się zaczyna rozmywać. Mamy te media platformy tak mocno ingerujące w cykl życia młodej osoby. Że y, zaczynamy funkcjonować bardziej zbiorowościami. Ludzie przynależą do pewnych zbiorowości i do pewnych grup funkcyjnych, i myślenie językiem wspólnotowym to jest od razu kalka myślenia o wspólnocie religijnej, o wspólnocie patriotycznej. Y, jeżeli ja zadam pytanie o to, czy ktoś czuje się członkiem swojej wspólnoty lokalnej, to myślę, że ten termin lokalny będzie łatwy do odkodowania. Gorzej ze słowem wspólnota. Y, religia. Od wieków pełniła dwojaką funkcję. My też zapominamy o tej drugiej. Ekskomunikowała. Znaczy religia nie jest tylko odłączenia ludzi, ona jest też od wyznaczania norm i zakresu, w jakim jednostki, bo głównie chodzi o jednostkę, znajdują się poza wspólnotą. I my mamy bardzo dużą tradycję, jeśli chodzi o Kościół Katolicki w Europie, jak, w jaki sposób należy kogoś z tej wspólnoty wyrzucić, ekskomunikować. Chyba najbardziej nośny przykład Marcina Lutra, który rozpoczyna się od bulli. Powstań, panie, bo dzik pustoszy twoją winnicę, tak papież nazywa Lutra. Daje swobodę zabicia mnicha, który po czasie przestaje być mnichem, i reorganizuje wspólnotę, dając jej większą wolność. Ja myślę, że to jest przestrzeń dla religii w Polsce w przyszłości. Bardzo mocna indywidualizacja z ogromnym zaangażowaniem pakietu. Myślenia kategoriami ja, moja duchowość i pewna moralność, która niekoniecznie jest związana z, z, z moją sferą religijną, a oprócz tego pojawia się osobny wątek, czyli polityka. To, co polityczne, niekoniecznie musi być od razu religijne. My przyzwyczailiśmy się do tego, że funkcjonujemy w czymś przemieszanym, ale tutaj cię zaskoczę, to nie jest mocno chrześcijański wątek. Znaczy, tradycyjnie chrześcijaństwo, jeszcze do Soboru Watykańskiego II, wyraźnie oddzielało, że są obszary stricte polityczne i są obszary mocno religijne, i te wzajemne domeny, one sobie nie przeczą, one raczej współpracują, a właściwie funkcjonują równolegle. Jeżeli wrócimy do tego samego obszaru, to pytanie teraz: jak w refleksyjnym społeczeństwie? Urządzić miejsce religii, właściwie instytucji religijnych w tym wszystkim i obserwuję te wątki, właściwie jak one są mediatyzowane, czyli w jaki sposób zachodzi pewna zmiana pod wpływem instytucji medialnych, pod wpływem zmian w technologiach medialnych, w kulturze użytkowania mediów, i okazuje się, że ludzi ten temat w ogóle nie obchodzi. Znaczy religia jest, transformuje, coraz częściej jest banalizowana. Kiedyś mówiliśmy o Niedzieli palmowej jako niedzieli przygotowującej do męki Chrystusa, teraz mówi się o niedzieli palmowej przede wszystkim jako wydarzeniu najwyższej palmy w lipnicy murowanej. Także to musi być kolorowe i to musi być wdzięczne. Tam nie ma już treści, które są dla religii ważne, dla, przynajmniej dla katolicyzmu czy chrześcijaństwa. Tam jest jakiś fakt, wydarzenie kulturowe, wydarzenie społeczne, pewien, pewien element tradycji i to wszystko nie gra. Kiedy spoglądam na to, jakie my mamy realnie potrzeby jako społeczeństwo. Znaczy, społeczeństwo nie jest w stanie wykarmić się religią, która będzie tylko skansenowa. Potrzebujemy czegoś, co będzie nas łączyło. I teraz pytanie, na jakiej zasadzie ta instytucja może nas, nas łączyć w taki sposób, aby też nie ingerowała znacząco w życie tych, którzy nie, życ nie życzą sobie obecności w tym procesie łączenia rośnie liczba ateistów, ale mamy też masakryczną. Mamy ogromną rzeszę tych, którzy określają się jako nonsi, niereligijni, to są postaci osoby indyferentne. Dla nich pytania o wieczność są pytaniami bezprzedmiotowymi. I jeżeli społeczeństwo przyszłości będzie opierało się w sporej liczbie na takich osobach, i na pewnych grupach ludzi, którzy wyrażają kontrę wobec religii w przestrzeni publicznej. No to y, przejdziemy szybko do modelu brytyjskiego w pewnym sensie. Oczywiście nie myślę o kościele państwowym, ale o tym, w jaki sposób o religii mówi się w sferze publicznej i łączy ją z polityką. Y, w Wielkiej Brytanii to widać bardzo mocno na przykładzie y, udaru, chyba udaru ro, y, y, Richarda Dawkinsa. No, Jakieś życzenia z powrotu do zdrowia i jednocześnie modlitwy wsparcia wyraził Kościół Anglikański. Dawkins powiedział: Nie życzę sobie, żeby ktokolwiek tego typu ingerował w moją sferę prywatną. To zmieniło stosunek władz tamtejszego Kościoła do instytucji publicznych, do znanych postaci w sferze publicznej. W Polsce myślę, że jeszcze na to przyjdzie czas. Ale zanim to nastąpi, to na pewno politycy muszą wytworzyć jakąś nową formułę obecności kościela, Kościoła w sferze publicznej. I najlepszą metodą będzie nieuwzględnianie na początku instytucji Kościoła w tym wszystkim, ponieważ te badania, które prowadzimy od 1989 roku, pokazują, że Kościół jest bardzo skryty, poza jakąś tam obecnością kilku. Wybranych biskupów w przestrzeni publicznej, ale też bardzo skuteczny w osiąganiu, w pomnażaniu majątku i w powiększaniu stanu posiadania. Znaczy ta transparentność jest po prostu w dwóch obszarach, tak? W jednym kościół stara się być bardziej transparentny, w innym nie, ale też tak jak mówisz o tym, że kilku w zasadzie biskupów, jeśli chodzi o kościół katolicki, jest widocznych w tej przestrzeni publicznej i nawet bym powiedziała politycznej. I teraz. Zastanawiam się, ponieważ mówisz o ogromnych wyzwaniach, jakie stoją przed religią zinstytucjonalizowaną, czy przed Kościołem w Polsce, mimo oczywiście wiemy, jakie są obszary, z którymi Kościół dzisiaj musi sobie poradzić. I mam poczucie, że z jednej strony rozmawiamy o tym, że rzeczywiście politycy, zwłaszcza populiści, zwłaszcza prawicowi populiści, potrafią z tą religią zagrać, żeby w ramach ekskomuniki wykluczyć imigrantów prawda, i inną grupę, bo ona nie pasuje w narracji oczywiście czasem też w działaniu, a z drugiej strony mamy kościół czy religię w tą zinstytucjonalizowaną, gdzie się przedstawiciele tego kościoła dają w politykę wmieszać, bo wiesz, zgrzyta mi tutaj wyzwania, o których mówisz, na które mamy mało czasu, tak jak zwróciłaś uwagę, żeby sobie, żeby sobie to uporządkować. Z drugiej strony mamy sytuację, gdzie spora część, dla sporej części ludzi jednak kwestia duchowości religii jest ważna i z trzeciej strony mamy przedstawicieli kościoła, którzy się w politykę mieszają. Czyli robią, że tak powiem, wydłużają ten proces zmian, o którym mówisz. Realnie. Nie wiem, czy wydłużają. Ja bym powiedział, że ich aktywność, ich sprawczość przyspiesza upadek stanu posiadania i tego, z czym mamy do czynienia. Wiesz, najbardziej bolesne jest to, że my funkcjonujemy w tym kraju w obszarze wielu mitów odnośnie do tego, jaka jest realna rola kościoła. Oczywiście, w ostatnich latach najbardziej chyba eksponowana była rola Jana Pawła II w obaleniu komunizmu, a potem jego sprawczość czy brak sprawczości odnośnie do afer pedofilskich. To jest coś, co pokazało, jak mocno można spolaryzować pewne grupy i chyba też w tych podziałach dotyczących podziału na małe miejscowości, wsie kontra duże miasta. To wskazywałoby na istotną rolę czynnika edukacji w samym procesie myślenia o zmianie społecznej. Z drugiej strony, jak myślę o tym, gdzie ta religijność przyjmuje najbardziej racjonalną i zdrową postać, to nie mam wątpliwości, że to może być polska wieść, tam gdzie religijność jest funkcyjna. I ta wieś podchodzi bardzo urzędowo, nawet wikariatywnie do, do kwestii religii, znaczy, oni nazwijmy to umownie, płacą za na utrzymanie swojego księdza, po to, żeby on świadczył im różnego rodzaju usługi religijne. I obecność na mszy czy obecność na nabożeństwie jednocześnie różnego rodzaju praktyki związane z cyklem życia chrzest, pogrzeb, ślub to jest coś co tym ludziom się należy bo przynależą do wspólnoty więc oni się na bieżąco w małych wspólnotach ze swoim księdzem muszą dogadać i najlepiej dogadać się z nim poprzez odpowiednie sponsorowanie jego życia tak więc on odprawia maszynę i dostarcza sakramenty, i w ten sposób oni są w stanie też o niego zadbać. Ale to nie jest model, który sprawdza się wszędzie. Biskupi w Polsce mają mam wrażenie, że należą do grupy, która nie myśli kategorią przyszłościową. Ostatnio mieliśmy wybory w episkopacie. Każde kolejne wybory prezydium episkopatu Polski. To są wybory poszukujące drogi środka, przy czym radykalizuje się scena polityczna, radykalizują się wyborcy, radykalizują się też wierzący w kościele, zarówno ci, którzy w kościele katolickim chcą mocnych zmian pod wpływem drogi synodalnej, jak też ci, którzy na kościół katolicki w tej skali makro patrzą z dużą podejrzliwością, bo rośnie nam spora grupa osób, które Rezygnuje z tradycyjnych praktyk i wybiera praktyki w obrządku przedsoborowym. Szała cińska, zdecydowanie inny model patrzenia na rzeczywistość kościoła i też na separację kościoła i polityki. I to jest podstawowa rzecz, która rozsadzi nas, nam wszystko za najbliższe parę lat. Po prostu przyjdą biskupi, którzy będą musieli zmierzyć się z tym, że nie ma już wiernych, młodych wiernych. Nie ma zaangażowania, które jest w stanie wytrzymać dłużej niż 10 lat, a jeżeli pojawiają się bardzo zaangażowani, wierni, to są to ludzie, którzy oczekują jakościowych usług religijnych w postaci mszy świętej łacińskiej na przykład. Oni mają twardą tożsamość i duchowny, który jest kształcony w nucie Franciszka, papieża Franciszka, nie będzie im odpowiadał. A jednocześnie biskup, który nie za bardzo pasuje ani do jednej, ani do drugiej struktury, zaczyna być tylko no, administratorem, więc ta struktura wtedy umiera. I co jej zostaje? My wiemy, że w ostatnich latach widoczność współpracy biskupów z partiami rządzącymi, z koalicją dobrej zmiany, to była formuła takiego cesaropapizmu. Z jaką jeszcze do tej pory nie, nie mieliśmy do czynienia po 1989 roku, przynajmniej w postaci widocznej. Ponieważ e, Kościół zawsze dobrze dogadywał się, zwłaszcza z władzą lewicową. Tutaj nastąpił jakiś przełom, bo to partie prawicowe o bardzo lewicowych postulatach społecznych przekonały duchowieństwo do tego, żeby e, uczynić z siebie no, pewnych kustoszy. Tradycji i wartości polskich. Jeżeli my historycyzujemy, że tutaj Polska jest jedynym przedmurzem chrześcijaństwa, sobieski obracałby się w grobie, gdyby widział, co robi Europa, my musimy walczyć o naszą katolicką tożsamość, to ja się zastanawiam, gdzie w tym wszystkim są biskupi, i okazuje się, że to był jeden z nielicznych momentów, gdzie oni wykazali się czymś, co świadczyło o mocnej podmiotowości i niezależności względem władzy politycznej. Bo wtedy episkopat popierał uchodźców, w sensie przyjmowania uchodźców na zasadzie walki o wsparcie drugiego w potrzebie. Kiedy mieliśmy jeszcze niejasną sytuację odnośnie do tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, polski kościół milczał, kościół katolicki. Rolę pewnego arbitra i jednocześnie głosu sumienia przyjął wtedy kościół ewangelicko-augsburski. To był biskup Niemiec z Katowic. Są takie wydarzenia, gdzie my milczymy, znaczy nie reagujemy na przykład na to, co robią oni, reagując na, 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 nie wiem, na, na więzienie posłów Kamińskiego i Wąsika. Przecież prymas Polski czy przewodniczący episkopatu zabierał w tej sprawie głos. W innych kwestiach obyczajowych, kwestiach kulturowych tego głosu nie zabierał. Nie ma tam spójności, brakuje im postaci Wyszyńskiego, który trzymałby to wszystko w jednych rękach i narzucał jedną spójną interpretację, ale niestety ten Kościół zmienił się strukturalnie przez ostatnie 50 lat na tyle, że już nigdy Wyszyńskiego nie będzie. Nie będzie też punktu odniesienia w postaci Jana Pawła II. Wręcz przeciwnie, jest Franciszek, który, który oczekuje od nich, że będą myśleć i działać samodzielnie. No i efekty są jakie są. Arcybiskup Gądecki wysyła list do swojego odpowiednika w episkopacie niemieckim z braterskim upomnieniem odnośnie do zmian społecznych, jakie popiera Kościół w Niemczech, Kościół katolicki w Niemczech, i naraża się na śmieszność. Zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą, bo myślę, że pewnym pokłosiem Wyszyńskiego jest pewnego rodzaju rytualizacja religii. Zatem ten aspekt takiego porządku, takiego porządku, takiego funkcjonalnego podejścia do religii, o którym mówiłeś a propos mniejszych miast. Zastanawiam się, czy to nie jest czy to nie jest trochę pokłosie, i z drugiej strony, czy w konsekwencji Kościół rzeczywiście nie, nie rości sobie pewnych bardzo konkretnych oczekiwań wobec władzy. Dlatego, że kwestia aborcji, tak? to jest temat bardzo w Polsce teraz, no nie teraz, ale. Dzieją się teraz ważne rzeczy, jeśli chodzi o prawodawstwo. No i Kościół oczekuje wdzięczności, nie wiem, jak to nazwać chyba tak, za ewidentnie jawne poparcie, no przecież zdarzało się nieraz, tak? W trakcie, w trakcie nabożeństw, poprzez utrzymywanie w ryzach pewnych moralnych, tak, etycznych, religijnych wartości, przerzuca to na partie polityczne, czy to nie jest przypadkiem właśnie rola. Rola? Kościoła, tak? Tu jakoś tak nie, nie widzę, jakby możliwości, albo trudno widzę ten proces rozwoju kościoła w kierunku, o którym mówisz na jednostki wymagające, myślące, versus mocno zrytualizowane działania czy funkcjonowanie ludzi w ramach wspólnot czy, czy społeczności. Ten spór, o którym wspominasz, świętość życia, kontra jakość życia, co wygrywa. Pochodną tego sporu jest oczywiście decyzja odnośnie do legalizacji aborcji, to, to jest spór, którego nie da się rozstrzygnąć, bo tu mamy jednak mocny konflikt wartości, którąś z opcji trzeba przyjąć. Biskupi są w pułapce, ponieważ ich formacja religijna i zasady religii katolickiej narzucają ten akurat tę stronę, znaczy świętość życia ponad wszystko. I niezależnie od tego, co będzie się działo, oni raczej będą obstawali przy tym, mają do tego prawa, bo, te, bo, 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 bo tak je, jest trzon ich doktryny moralnej. Problem polega na tym, że niejednokrotnie oni wykorzystują ten argument właśnie wtedy w debacie dotyczącej praw, praw reprodukcyjnych w taki sposób, jakby znajdowali się na przełomie lat 9.1-9.3. Znaczy, że Kościołowi nadal się coś należy po komunia. I oczywiście odwołują się do argumentu, że jest to Kościół większościowy. My wiemy, że 6 milionów wiernych ubyło od ostatniego cenzusu, więc ten Kościół sukcesywnie traci swoich wiernych, a tych zaangażowanych wiernych ma naprawdę niewielu. Gdybyśmy zapytali ludzi, co myślą o aborcji, to dla biskupów to nie byłby przyczynek do refleksji. Obojętnie, czy katolicy w Polsce poprą aborcję, czy też będą je przeciwni, to biskupi będą uważali, że za nimi stoi obiektywne prawo moralne. I to jest podstawowy problem że polityka nie poddaje się obiektywizacji w, w charakterze tego języka, jakim, jakim operują oni, kiedy formują swoje postulaty polityczne, bo de facto są to postulaty polityczne. I ja myślę sobie, że podstawowe zadanie, jakie stoi przed dojrzałą klasą polityczną na przyszłość, to jest jednoznaczne pokazanie im, że oni są tylko jedną z wielu instytucji pożytku publicznego. Istotną, ponieważ zarządzającą życiem przyszłym wielu z członków społeczeństwa, ale nie wszystkich. I tutaj zmierzalibyśmy w stronę mocnej, radykalnej separacji. Polska jest też dziwnym krajem, ponieważ w naszej konstytucji mowa jest nie o całkowitym braku zaangażowania państwa w sferę religijną. Ale o tym, że państwo, kiedy już dokonuje tej interwencji, to ona ma charakter bezstronny. I my doświadczyliśmy tego przykładów. Lech Kaczyński po cichu interweniował w sprawie wyboru arcybiskupa Wielgusa na stolicę w Warszawie. Nie pozwolił na to, żeby człowiek oskarżony wówczas o współpracę ze służbą bezpieczeństwa zaczął pełnić funkcję arcybiskupa warszawskiego. I to wszystko działo się pod stołem. Tego nie widzieliśmy w świetle fleszy. I ja myślę sobie, że wiele z rzeczy zacznie się cywilizować w momencie, kiedy biskupi zaczną być pokazywani w sposób publiczny, w sytuacjach, które są dla nich niekomfortowe. Znaczy, kiedy będziemy ich konfrontowali z pewnymi konkretnymi decyzjami o charakterze politycznym. Działania ze strony rzecznika prasowego Komisji Episkopatu Polski, one mają charakter profesjonalny i pamiętamy, że jemu zależy na tym, żeby przedstawić wizję episkopatu. Ale to, co się dzieje wokół tej instytucji, w jaki sposób ona pociąga za sznurki poszczególnych polityków, albo też jaki wywołuje emocjonalny wpływ na poszczególne grupy w ramach klasy politycznej, to finalnie może być przyczynkiem do późniejszej mobilizacji wśród niezadowolonych wyborców. To też nie jest tak, że Polska należy do krajów o tradycjach bizantyjskich, gdzie rola patriarchy jest ściśle określona i jest rolą przynależącego do, do, do sfery, do otoczenia władcy. Widzimy to po Cyrylu i Putinie. Widzimy to też w przypadku krajów takich jak Ateny. Jak, 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 jak Grecja, arcybiskup Aten razem z władzą polityczną, podobnie jest w Rumunii. My jednak szanujemy podział i różnorodność. Ważne jest dla nas, żeby te porządki się nie mieszały. Ludzie żądają rozdziału, a tak naprawdę chcą też pozostać w ramach swojej instytucji, chcą też na nią ułożyć. Tylko pytanie, czy podatek kościelny byłby czymś, co w Polsce zostanie dobrze przyjęte przez wszystkie kościoły, niezależnie czy są mniejszościowe, czy większościowe? No, zastanawiam się, jak, w jakim to pójdzie kierunku, w szczególności, że wciąż chyba pokotuje takie dosyć powszechne opinia, że właśnie ta kwestia dużego zaangażowania wspólnot, mniejszych miast, wsi, prawda, jeśli chodzi o takie kwestie praktyki religijnych, To jest jednak bardzo duże zaplecze dla partii politycznych, więc bardzo jestem ciekawa, jak te procesy, o których mówisz, się potoczą, bo częściowo zwróciłeś uwagę także na tę specyfikę polską, prawda, o, które, o którą zahaczyłeś gdzieś tam kilka wystąpień, kilka minut wcześniej. No tak, chyba myślę, że też specyfiką polską jest to, co zdaje się, występuje w Stanach Zjednoczonych, natomiast w Polsce nie wiem, więc być może ty masz większą wiedzę. Czy rzeczywiście jest tak, że na te treści polityczne, populistyczne, bardziej podatni są niereligijni ludzie niż ci bardziej religijni? Takie, takie, takie wnioski z badań przeczytałam szalenie mnie interesują, bo znaczy zaintrygowały, bo mam wrażenie, że w Polsce jednak tak nie jest. Polska w pewnym stopniu jest wyjątkiem od reguły. To oczywiście dzieje się jeszcze przed reelekcją Trumpa, ale mamy pewne artykuły z lat 18, 19, 20. Tandem Agnieszka Turska Kawa, Waldemar Wojtasik. Oni publikują dane, z których wynika, że religijność jest czynnikiem wpływającym na świadome obywatelstwo. Znaczy, populizmu jest mniej tam, gdzie mamy do czynienia z głęboką religijnością, to przeczy tym tendencjom ogólnokrajowym jest bardzo ciekawe, to by świadczyło za tym, że pozostawienie zdrowej religijności w, w tkance w sferze publicznej sprzyja też utrzymywaniu podtrzymywaniu pewnej kultury i tradycji obywatelskich. Mnie jedna rzecz tutaj dziwi, i ona zawsze mnie będzie zaskakiwała. Jak to jest, że dopóki nie rozmawiamy, o, znaczy rozmawiając o wartościach nadrzędnych, to my się wszyscy zgadza, zgadzamy, że Kościół w jakimś stopniu jest depozytariuszem, czy też broniącym tych tradycyjnych albo bardzo, bardzo polskich wartości, takich jak tożsamość, jak tradycja, jak rodzina. Kiedy przychodzi do konkretów i. Myśl konserwatywna zaczyna jakby odpowiadać na wyzwania współczesności. Broniąc tradycji, poszerza definicję rodziny, bo zależy jej na stabilności, to tutaj utrzymujemy skostniałe, stare, czasami też mocno biblijne wzorce, które radykalnie nie przystają do rzeczywistości społecznej. Kiedy tłumaczyłem moim kolegom, że, Kamer, że Tony Blair wprowadził. Małżeństwa jednopłciowe w Wielkiej Brytanii, jako konserwatysta, bo zależało mu na stabilizacji związków, par jednopłciowych, to oni w ogóle nie chcieli słuchać. Mówili, no ale nie, no przecież to rozbija małżeństwo. Funkcjonujemy w aksjomatach, traktujemy też wiele pojęć jako terminy pierwotne. One nie wymagają zdefiniowania, one po prostu intuicyjnie zawsze są takie same. A potem okazuje się, że życie jest bogatsze. No, i finalnie instytucją, która ma rozsądzać, jest Kościół katolicki. Przychodzi kryzys związany z granicą, i okazuje się, że ten Kościół nie jest, nie jest w stanie sprostać naszym oczekiwaniom. Nie słyszymy głosu sumienia. No więc, w sferze publicznej, ta instytucja się dyskredytuje. Dodatkowo, jeśli weźmiemy pod uwagę, że jest to instytucja na wskroś homofobiczna. A w jej otoczeniu sporo jest afer związanych właśnie z wykorzystywaniem również osób tej samej płci, no to tutaj to dodatkowo nie gra. Młode pokolenie nastawia się na autentyzm, patrzenie autentycznie na sferę życia, też na wartości tradycyjne, takie jak rodzina, więc oni na pewno te swoje tradycyjne wartości będą budowali. W oparciu o bardziej zindywidualizowane, ale jednak autentyczne wzorce, a nie schematy, które proponuje im zdyskredytowana wielka instytucja religijna. Gdzie jest tak różny zgrzyt tak? W tej wiarygodności, tak jak. Tak, to. dokładnie tak. Wiesz, jeszcze jedna rzecz mnie tutaj dziwi zawsze, kiedy słyszę w kościele, w, albo w relacjach telewizyjnych, że brak udziału w wyborach to grzech. Że naszym obywatelskim obowiązkiem jest pójście i głosowanie. Kiedy ludzie by, y, są bardzo mocno przesiąknięci tym przekonaniem, że w ich aktualnej sytuacji decyzja wyborcza i decydowanie w polityce niewiele zmieni, podtrzyma jakąś, spetryfikuje stan, y, jakąś inercję, i oni czują się rozgoryczeni, decydują się nie iść, i to jest mocno przemyślane. Nagle pojawia się ksiądz, który rzuca tekst: Brak udziału w wyborach to grzech. No to, to wtedy dodatkowo dociera do tych ludzi, że ta instytucja daleka jest od wzorców intelektualnych. Czyli Liżej... opresyjność to jedna, ale też narzucanie pewnych, ska... z, z pewnych kalek myślenia, które dzisiaj wymagają jednak podjęcia refleksji, głębokiej refleksji. No, życie się zmienia nie jest biało-czarne. Pytanie jest w zasadzie teraz takie, się nasuwa samo po tym, na, na co zwracałeś Damian uwagę, jak Kościół katolicki, też w tym sensie instytucjonalnym, odnajdzie się w procesie redemokratyzacji, to znaczy po zmianie tej władzy. Jakie są Twoim zdaniem takie najbardziej wyraźne obszary, które, które będą podlegać zmianom, jeśli chodzi o na nowo realnie układanie sobie relacji Kościoła z nową władzą? Ja bym zwrócił uwagę na dwa wątki, o których w debacie politycznej często zapominamy, a one wynikają z mocnej sprawczości prawa i sprawiedliwości, kiedy przez te ostatnie 8 lat rządziło. Pierwszy to jest na pewno lobbying religijny, czyli instytucje religijne wreszcie przestaną mieć dostęp do władzy politycznej na żądanie. To nie będzie już tak, jak do tej pory, że dzwonił biskup lub jego otoczenia, ewentualnie, że byli pewni księża, którzy uzyskiwali spore środki na realizację różnego rodzaju zbożnych celów z wątkiem patriotycznym. To, to się kończy. Wręcz przeciwnie, tu trzeba będzie w szorskiej atmosferze spotkać się i dyskutować, co dalej. Te sławetne debaty wokół funduszu kościelnego to jest tylko. Zaczyn tego, o czym będzie za chwilę rozprawiała władza polityczna w kontaktach z Kościołem, zwłaszcza Kościołem katolickim. Ale wiesz, chyba najciekawsze, o czym my zapominamy, to to, że my przestaniemy znowu być Chrystusem narodów. Polski mesjanizm nie jest czymś wyjątkowym. Próbowałem zidentyfikować, gdzie nie ma mesjanizmu. Właściwie od pewnego momentu nie ma go w Bułgarii. Ale tak, właściwie każdy kraj europejski charakteryzuje się mocnym wątkiem mesjanistycznym w swojej historii nowożytnej, albo tym złym, albo tym dobrym. Ten zły związany z Trzecią Rzeszą, no jego skutki do dzisiaj pokutują w Europie. I prawo i sprawiedliwość w pewnym stopniu wróciło do roli Chrystusa narodów, ponieważ przy okazji redystrybucji środków, m.in. z Funduszu Sprawiedliwości, podejmowano tematy, w ramach pisu i partii koalicyjnych podejmowano tematy związane z czymś co nazywamy walką o dobrostan chrześcijaństwa na świecie. Znaczy są obszary świata, gdzie chrześcijanie są mocno prześladowani i w Polsce powstawały różnego rodzaju inicjatywy i fundacje albo też już działało od wielu lat, które zyskiwały wsparcie władzy politycznej, żeby dyskutować co z tym zrobić, jak podjąć działania i też realnie działać w sferze międzynarodowej. Jestem przekonany, że to za chwilę zniknie, dlatego że obecna władza będzie koncentrowała się przede wszystkim na tym, jak ułożyć relacje w państwie, a nie, nie będzie myślała o tym, czy jakaś drobna kwota powinna być przeznaczona w ramach akcji humanitarnych, akurat na chrześcijan w Syrii, w Iraku i, i tym podobne. I to jest o tyle ważne że my mamy tabuny ludzi zaangażowanych w tę pomoc, że to niesie ze sobą bardzo głębokie wątki ideologiczne, począwszy od łączenia mesjanizmu ze współczesnym humanitaryzmem, skończywszy też na takiej bardzo prostej idei, że za nami stoi najlepsza religia. I my tak naprawdę jesteśmy tymi, którzy realizują właściwe wartości. Tutaj łączy się to, do czego ja nawiązywałem na początku, że flaga, w naszym przypadku biało-czerwona, idzie wespół z krzyżem. Ja mogę dodać tylko jedną rzecz, która mnie ostatnio bardzo zdziwiła przy okazji przeglądania starych dokumentacji. Zaciekawiło mnie właściwie, dlaczego kult Bożego Miłosierdzia, Faustyny Kowalskiej. Trafił na cenzurowane i dlaczego przez wiele lat ona miała zakaz wypowiadania się, a ten kult został przez Watykan zamknięty. To się skończyło w latach 30., tym, że biskupi byli poproszeni o to, żeby sami decydowali, czy obrazy Jezusa Miłosiernego, które wiszą w polskich kościołach, jeszcze mogą tam zostać, czy trzeba się już ich pozbyć. I podstawowym argumentem w tamtym czasie za zniesieniem tego kultu był nacjonalizm tego wątku. Okazuje się, że Watykan doszukał się w biało-czerwonych promieniach polskiego nacjonalizmu. To była jakaś koincydencja związana też z herezjami i widzącymi w tamtym czasie, między innymi we Włoszech, ale to pokazuje, że. W każdym czasie możemy znaleźć w Polsce pewne wątki, nazwijmy to nawiązujące do Władysława Warneńczyka, że my idziemy walczyć za naszych i idziemy walczyć w dobrym czynie, nawet jeżeli wiemy, że mamy ponieść klęskę. No i teraz pytanie, co z tym zrobić? Bo ja to nazywam szeroko działalnością religijną, działalnością instytucji religijnych i kościołów wespół z państwem w obszarze stosunków międzynarodowych. I wiemy, że w krajach o in, z innych, innych kręgów cywilizacyjnych, krajach islamskich, także w Izraelu, w państwie żydowskim, religia jest narzędziem szerzenia pewnej wizji cywilizacyjnej. W Europie po rewolucji francuskiej i po ścięciu Ludwika, króla Ludwika XVI, nie ma mowy o czymś takim. A Unia Europejska, fundowana na wartościach chrześcijańskich, bardzo szybko zrezygnowała z tych wątków chrześcijańskich na rzecz tradycji grecko-judajskiej. No więc właściwie Polska wraca do roli przedmurza chrześcijaństwa. I teraz pytanie: czy my przypadkiem nie zakręcamy kurka, żeby kontynuować tę narrację? No tak, bo też spodziewam się, że na gruncie tych zmian społecznych, o których rozmawialiśmy, bardzo dużej przebudowy też w stosunku ludzi do duchowości religii, ale również instytucji religijnych, czy w ogóle będzie ochota na to, żeby partie polityczne i państwo po pierwsze realizowało w jakimś znacznym stopniu te działania, o których mówisz, a po drugie finansowało to z budżetu. Jak teraz pamiętajmy, że to są no rzeczy de facto sprowadzające się do tak poważnej praktyki tak, społecznej. Natomiast no, z całą pewnością czeka nas przebudowa, też jestem sama tego ciekawa, bo trzecia droga, czyli czy Polska 2050 bardziej konserwatywna partia jednak szła prawda, do wyborów z taką wizją jednak porządkowania tych spraw, jeśli chodzi o relację państwo-kościół, Platforma, Koalicja Obywatelska też, no, lewica stanowisko Lewicy jest jasne, natomiast zastanawiam się realnie, ile z tego wyjdzie, bo mam takie jednak poczucie, że pewną kościół niezgody, a przynajmniej takim ciałem bolesnym... Koalicji Obywatelskiej, przynajmniej jest pewien je żal do Kościoła za takie ordynarne, prawda, jednoznaczne zaangażowanie się w politykę. Więc jestem ciekawa, na ile te no, ludzkie żale, mam wrażenie, będą tu odgrywały rolę. Zobaczymy w najbliższych latach, jak te relacje będą się kładały. Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję, że byliście z nami, że wysłuchaliście tej rozmowy. Komentujcie, piszcie, jak widzicie rolę religii Kościoła w najbliższych latach. Czy sądzicie, że będziemy się jako społeczeństwo laicyzować? Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Bardzo serdecznie dziękuję, że jesteście ze mną. Dziękuję wszystkim moim patronom na platformie Patronite. Dzięki Waszemu wsparciu mogę tworzyć ten podcast. Szczególne podziękowania kieruję do Krystyny Szkoły, Beaty Słyki, Mateusza Patrzyńskiego, Michała Walkowa i Michała Szmanderskiego Pastry. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Jeśli podoba Wam się kanał, subskrybujcie, będzie mi bardzo miło. Już dzisiaj zapraszam Was na PZ 460, no i na kolejne rozmowy. Do usłyszenia i do zobaczenia.